Witam jak zwykle w środę, Anna Ołdakowska i zapraszam na Mazowsze. Na dobry początek prośba o uważne oglądanie programu, bo jak zwykle będzie pytanie konkursowe i nagrody. A w dzisiejszych wieściach z Mazowsza powiemy o budowie i modernizacji dróg lokalnych. Głównym celem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu. Jednym z działań programu są podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich. Beneficjenci będą mogli pozyskać środki na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. W ramach poddziałania pierwszego znajdą się środki na budowę i modernizację dróg lokalnych. Szansą na budowę i modernizację dróg jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Środki na ten cel będzie można pozyskać po raz pierwszy. Unijna dotacja będzie dużym wsparciem dla gmin, powiatów i związków międzygminnych. To, że potrzeba budowy dróg lokalnych na obszarach wiejskich jest olbrzymia, widać gołym okiem. W wielu miejscach wciąż funkcjonują drogi szutrowe, a tam, gdzie asfalt jest, często bywa on dziurawy albo wyboisty. Wiele z dróg jest prowizorycznych, nie mają pobocza ani szerokości, która gwarantowałaby bezpieczeństwo jazdy. Zdaniem mieszkańców mazowieckich wsi powinno być o wiele lepiej. Drogi są dziurawe, jest naprawdę tragicznie, w tej chwili ubite, jak dać powala, nie da się przejść, tak? No, ja sobie nie mówię już z dzieckiem z wózkiem, to jest naprawdę tragedia, no jest niebezpiecznie. Dziury kolejne i jeździć jest ciężko, tak? No i przeważnie są korki przez to. Trzeba wyremontować po prostu. No są takie odcinki, gdzie przydałby się remont. Brak dobrej jakości dróg jest barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich. To prowadzi do zahamowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Mieszkańcy mają też ograniczone możliwości podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. To także zmniejsza dostępność do kultury i edukacji. Trudniej dotrzeć też do placówek opieki zdrowotnej. Mieszkańcy liczą, że zmiany na lepsze przyniesie obecna perspektywa PROW 2014-2020. Jakie warunki muszą spełnić gminy, by otrzymać wsparcie inwestycji budowy dróg lokalnych? Na to pytanie już za chwilę odpowie Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zatem, panie dyrektorze, rozumiem, że lista tych warunków jest długa. Nie jest bardzo długa. Niemniej jednak trzeba kilka warunków spełnić. Po pierwsze, zabezpieczenie środków w budżecie beneficjenta, czyli w przypadku dróg w budżecie gminnym lub w budżecie powiatu. Trzeba przygotować projekt budowlany, ewentualnie modernizacyjny, w zależności jakie przedsięwzięcie będziemy chcieli realizować na drodze. Wypełnić wniosek o dofinansowanie i czekać na odpowiedź. Czyli trochę biurokracji jest. Troszeczkę jest, ale no tak już mamy sformułowany i program rozwoju obszarów wiejskich, że trochę procedur musimy wypełnić. A ile tych środków gmina musi zabezpieczyć? Czy to jest jakoś uzależnione od liczby mieszkańców? Generalnie gmina musi, ponieważ dofinansowanie jest w formie refundacji, to gmina musi zabezpieczyć 100% kwoty całości inwestycji. I później 63% z tej kwoty będzie jej, oczywiście jeżeli będą środki przyznane dla beneficjenta, będzie jej refundowane. I rozumiem, że przygotowanie tego projektu też leży w gestii beneficjenta. Ależ oczywiście. A beneficjentem może być gmina, powiat, ktoś jeszcze? Związki gmin i związki powiatów, tak, bo to są akurat drogi, są to zadania gmin i zadania powiatów. A jakie są warunki wyboru tej gminy właśnie albo tego powiatu? No, warunków jest kilka. Przede wszystkim wskaźnik dochodowości gmin, który pokazuje nam, przynajmniej teoretycznie pokazuje nam o zamożności gminy. Wskaźnik bezrobocia na terenie gminy, która składa wniosek. Połączenie z drogami wyższego rzędu, planowane inwestycje. Bezpośredni dostęp do budynków użyteczności publicznej przy planowanej inwestycji.
ten wskaźnik dochodu? Rozumiem, że im wyższy, tym lepszy, im niższy, tym lepszy. I to samo odnosi się bezrobocia. Wyjaśnijmy to. Tak, to funkcjonuje w drugą stronę. Im niższy wskaźnik, tym większa punktacja dla beneficjenta. Chcemy przez to w pewien sposób promować gminy biedniejsze, żeby tego wsparcia im udzielić. I im wyższy wskaźnik bezrobocia, tym też więcej będzie punktów. To tym gorzej dla gminy, ale tym więcej punktów. Jakie jeszcze czynniki brane pod uwagę? Dochód, bezrobocie? Tak jak powiedziałem, powiązanie z drogą wyższego rzędu, żeby tworzyć swoistego rodzaju sieć połączeń oraz bezpośredni dostęp do budynków użyteczności publicznej przy planowanej inwestycji. A co w przypadku, jeżeli gminy otrzymają taką samą liczbę punktów, to są jakieś, które będą, jakieś warunki, dzięki którym gminy będą preferowane? Znaczy nie ma gmin, które będą preferowane, tak? Jeżeli będzie ta sama ilość punktów, najprawdopodobniej będzie rozstrzygał wartość wskaźnika G w wartości bezwzględnej. A dostęp mieszkańców do tej drogi? No to już to jest ten element bezpośredniego dostępu do budynków użyteczności publicznej. A jest jakaś ustalona maksymalna wysokość może środków, którą można otrzymać? Maksymalnie gmina może ubiegać się o refundację do 3 milionów złotych. A jakie działania obejmuje to wsparcie? Bo koszty budowy na pewno, ale czy też przebudowa, modernizacja, tak, uzdatnianie? Zapis programu rozwoju obszarów wiejskich, jak również zapis już rozporządzenia uszczegóławiającego mówi o tym, że refundacji mogą podlegać budowa, przebudowa i modernizacja. Czyli w zasadzie to wszystko, co chcielibyśmy zrealizować na danej drodze, będzie mogło być dofinansowane. Zakup sprzętu na budowę? No nie bardzo, tak? Na budowę najczęściej wykonuje to wykonawca zewnętrzny, czyli jak gdyby sprzęt tutaj nie jest bezpośrednio potrzebny do modernizacji czy budowy. Czyli rozumiem, że jeśli gmina, powiat wykażą w tym zestawieniu, że chcą dofinansowanie na zakup sprzętu, to takie wnioski zostaną od razu odrzucone. Powiedzmy, że jeżeli nie będzie to kosztem kwalifikowalnym, tak, bo nie jest związane bezpośrednio z przedsięwzięciem i byłoby niewłaściwe, żeby beneficjent taki koszt ubiegał się o refundację takiego kosztu. Gdzie można składać takie wnioski? Wnioski będzie można składać w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że już niedługo, tydzień, góra dwa tygodnie, będziemy mogli ogłosić nabór, tak żeby już w momencie ogłoszenia pokazać wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, ale również też wzór wniosku o płatność, tak żeby beneficjent w momencie ubiegania się o dofinansowanie miał już pełną wiedzę, co musi wpisać w wniosku, jaką będzie musiał podpisać umowę, ale również też w jaki sposób będzie musiał to dofinansowanie rozliczyć. A ile czasu beneficjenci będą mieli na złożenie tych wniosków? Już jest taki czas określony? Rozporządzenie mówi, że od ogłoszenia 30 dni do rozpoczęcia i następnie maksymalnie 60 dni, czyli od dnia ogłoszenia maksymalnie będzie mogło to być 90 dni, a ten przedział 14-60 ustali Zarząd Województwa. Na dzień dzisiejszy nie wiem, ile to będzie, ale będzie moim zdaniem wystarczająca ilość czasu, żeby beneficjenci mogli wypełnić wnioski, bo już od dłuższego czasu mówimy o tym, że te nabory będą. Zasady już od jakiegoś czasu też po kolei były omawiane, tak jak wcześniej mówił pan minister w jednym z programów, że większość kryteriów były wspólnie ustalonych, czyli było już sporo wiadomo przed ogłoszeniem naborów. A do rozmowy z panem Radosławem Rybickim wracamy za chwilę. Sprawdźmy zatem, kto i na jakich warunkach będzie mógł liczyć na finansowe wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskanie środków finansowych na budowę i modernizację dróg będzie możliwe w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Te obejmują koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, a także koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Wysokość pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nie może przekroczyć 3 milionów złotych na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu. Beneficjentem mogą być gminy, powiaty lub ich związki. Duży wpływ na wybór operacji będą miały kryteria takie jak bezrobocie, dochód podatkowy czy powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury. Wracamy do rozmowy z panem Radosławem Rybickim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Panie dyrektorze, gminy, powiaty mogą pierwszy raz starać się o takie dofinansowanie w budowę, modernizację dróg. Nie boi się pan, że tych wniosków będzie tak dużo, że środków zabraknie? W poprzednim okresie programowania nie było możliwości dofinansowania budowy, przebudowy czy modernizacji dróg. Oczywiście, odpowiadając na pani pytanie, boimy się tego, że ilość złożonych wniosków będzie o wiele przewyższała nasze możliwości. Natomiast rozdysponujemy całą alokację, jaką Zarząd Województwa przeznaczy na to właśnie działanie. I nawiązując do jednej z wypowiedzi pana ministra, spróbujemy zwiększyć alokację na Mazowsze w okresie późniejszym. No właśnie, jest jakieś wyjście B, C, D, E i jeszcze kolejne. Trudno mówić o dodatkowych wyjściach, natomiast w poprzednim okresie programowania udało nam się zabezpieczyć środki praktycznie na wszystkie poprawne wnioski, które były złożone do Urzędu Marszałkowskiego w kolejnych naborach. No i tu się zgadzam, środki zostały wszędzie zabezpieczone, ale każdy wójt, z którymi rozmawiamy, przygotowując felietony do wieści z Mazowsza, mówi, że będzie się starał o takie dofinansowanie, zatem może być problem. No pewnie tak, natomiast no, przed chwilą rozmawialiśmy na temat punktacji, tak. Zawsze tym gminom biednym jest trochę trudniej, także w pierwszej kolejności myślę, że pomożemy tym gminom, przynajmniej teoretycznie biedniejszym, według tej skali, która została przygotowana, a później zobaczymy. Wiemy, że Mazowsze to region kontrastów. W którym regionie Mazowsze są największe potrzeby, pana zdaniem? Tak jak pani słusznie zauważyła, Mazowsze to ogromne kontrasty, bo przeważająca część gmin średnia w dochodowości jest poniżej średniej. Trudno jest powiedzieć, w którym konkretnie rejonie. Natomiast no, nie da się ukryć, że im dalej od aglomeracji, im dalej od stolicy, ten wskaźnik dochodowości jest niższy. Potrzeby są ogromne, ale jakieś przykłady konkretnych, nie wiem, gmin, powiatów pan teraz ma, które... Mam przyjemność już od wielu lat zajmować się tymi kwestiami, także wszystkie gminy są mi bliskie i żadnej takiej nie wskażę. Czyli dyplomacja tutaj wzięła górę i nie usłyszymy żadnych nazw gmin, powiatów, które mają największą szansę dostać takie dofinansowanie. Staramy się, żeby dla nas i robimy to cały czas, żeby dla nas wszystkie gminy na Mazowszu były jednakowe. Zapytam inaczej. Więcej pieniędzy w takim razie będzie na budowę czy na modernizację tego, co już jest? To jest jedna pula. Budowa, modernizacja, przebudowa. Wszystko będzie mieściło się w jednej puli alokacji. I będą decydowały te wskaźniki, o których mówiliśmy w pierwszej części programu. Znaczy jest jakiś czas taki ustawowy na wykorzystanie tych środków? Jeżeli będą umowy podpisywane jednoetapowo, to 24 miesiące od podpisania umowy. Jeżeli zadanie będzie dwuetapowe, to
to 36 miesięcy od podpisania umowy beneficjent będzie miał na zrealizowanie i złożenie wniosku o płatność. A jeżeli zdarzy się tak, że gmina nie spełni tych wymogów, to te pieniądze, ta pula wraca do państwa i państwo mają kolejną szansę na rozdysponowanie tego, czy... To miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie, a jeżeli się takie przypadki by się trafiły, to ta pula wraca do ogólnej puli alokacji Mazowsza. No to pobożne takie życzenia są, a teraz... Nie, ostatnie doświadczenia wskazują, że naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o beneficjentów w postaci samorządów gminnych i na pewno tak samo będzie w postaci samorządów powiatowych. Jak już ktoś pieniądze dostaje, to je wykorzystuje z pożytkiem. Nie chciałby ich oddawać. Jak widziałby pan idealne wykorzystanie tych środków? Idealny przebieg procesu tej inwestycji? Idealny przebieg procesu z punktu widzenia samorządu województwa to taki, który w terminie jest złożony wniosek o płatność i 100% środków, które były zaplanowane do refundacji, jest wypłacone. Radosław Rybicki był moim i państwa gościem. Dziękujemy pięknie za tę rozmowę i oczywiście trzymamy kciuki za pomyślną realizację projektu. Na pewno tak będzie. Dziękuję. Teraz w programie czas na kalendarium, czyli ważne daty i rocznice. 15 i 16 października w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbędzie się 12 Rolniczy Festiwal Nauki pod hasłem Gleba, Środowisko, Człowiek. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR. Nabór wniosków trwa od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku do godziny 16. Szczegółowe informacje na stronie www.profmazowia.pl. 15-16 października 1999 roku. Rada Europejska zgromadzona w Tampere podejmuje decyzję o utworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. 15 października 1942 roku Niemcy rozstrzelali 39 więźniów Pawiaka na Wydmach Łuże w Puszczy Kampinoskiej. 15 października 1978 roku w Błoskowie koło Garwolina Marek Kotański założył pierwsze centrum Monaru. 19 października 1928 roku powstał Aeroklub Warszawski, a 21 października 1957 roku założono Aeroklub Ziemi Mazowieckiej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym programie. Dla uważnych widzów mamy jeszcze konkurs. Dla pierwszych osób, które odpowiedzą na pytanie, jaka jest maksymalna wysokość pomocy przypadająca na jednego beneficjenta dla operacji z zakresu dróg lokalnych, mamy nagrody niespodzianki. Z prawidłową odpowiedzią prosimy dzwonić 22 507 04 89. Zapraszamy na kolejne wieści z Mazowsza, jak zwykle w środę. Proszę też pamiętać o sobotniej powtórce. Do zobaczenia.